Cześć wszystkim! Znowu posiadam nasz ciąg Prince of Persia, dwa trony. Patrzcie, zrestartowałem komputer i menu się naprawiło. Ha. Wiedziałem, że granie w tą wersję będzie zabawne. Może posłuchajmy się gościa. Dobra. Jednej mechaniki, której mi brakuje z piasków czasu, to robienie fikołków przy wylądowaniu. Piasków czasu była taka mechanika, której niewiele osób korzysta, że jeżeli przy wylądowaniu z większej wysokości robiło się fikołek, to się unikało obrażeń od upadku. A, tam idziemy. Usunęli to w wewnętrznym wojowniku. A, siop, siop, siop. Czy mam kontynuować historię? Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem. Dobra, co tutaj mamy? No nie. Przy okazji, tak. Sekcje pułapkowe w dwóch tronach zostały rozwinięte. Spodziewajcie się, że będę na nie klnął. I to nie jeden raz. Dobra, co my tutaj mamy? Wygląda, jakbyśmy tam chcieli iść. Tam coś jest na górze, spróbujmy. I standardowo. Wszystkie platformy zawalają się chwilę po tym, jak z nich zejdziemy. Ups. Cyk. Cyk. I ładnie. Dobra. Jak bardzo lubię parkour w tej grze. Brakowało mi tego w sumie. Od dłuższego czasu nie grałem żadnego księcia Persji. Poprawimy trochę. Skoro mamy czas. Właśnie, teraz jak już mamy, jak już uwolniliśmy piaski czasu, to niszczymy tych rzeczy, właśnie. Powinno dawać nam piaski. To jest mechanika ściągnięta z duszy wojownika. Wewnętrznego wojownika. Dobra. No co, no to chyba idziemy do tego pana. On jeszcze żył. Możecie się domyślać, niedługo będziemy atakowani przez piaskowe potwory. A ten pan jeszcze był zwykłym potworem. Dobra, tam coś jest. Cyk. Była dobra kontra. To nie była dobra kontra. Masz tyle czasu, zadaje troszkę większe obrażenie. Skrzynia. Mamy piaski w niej, w skrzyniach. Dobra, się przydaje.
Jeżeli po jakimś parkurze będzie nam brakować, czy po nieudanym parkurze będzie nam brakować piasków. Kolejny raz za moją sprawą ruszają fali cierpienia. Zabierając Kailinę z Wyspy Czasu, zmieniłem bieg historii. Bez piasków czasu nigdy nie byłem w Azadzie. Nigdy nie zabiłem Wezyra. A teraz on żyje znów, wciąż wiedziony swoim szalonym pragnieniem. Sprzyrzekałem jej, że nic się jej nie stanie. Jest po prostu oszukać przeznaczenie. Zabiliśmy Wezyra tylko po to, żeby w kolejnej części znowu był złym. A wszystko co złe to musi być Wezyr. Dobra. Coraz bardziej zagłębiam się w pałacowe korytarze i jestem coraz dalej od swojego wroga. Po kolei, książę. Najpierw uciekajmy z tego pałacu. Co się dzieje? Co Wezyr mi zrobił? Ja nie... Jakoś gra nie zauważyła tego, że masz łańcuch wbity w ramię. Książę sprawił, że jego najgorszy wróg z martwych wstał. Co gorsza, przypadkowo oddał mnie w jego ręce, wywołując w Babilonie koszmarną plagę. Jakby tego było mało, książę niemal sam został zmieniony przez piaski. Uniknął śmierci, ale nie umknął bez skazy. Obudź się, książę. Obudź się. Obudź się. Kto do nas mówi? Wojciech Paszkowski. Więc będziesz musiał znaleźć inne wyjście z tych kanałów. Tylko szybko, ruszaj się. Dobra. Ekshibicjonizm księcia został tutaj uproszczony w tej części. Pamiętacie, w Piaskach Czasu tam były trzy momenty, w których zdzierał z siebie kolejne części zbroi. To jest nasza ostateczna forma, nazwijmy to. Tak już będziemy wyglądać do końca gry. Z pewnym niuansem, nazwijmy to. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć. Ale za chwilę go zobaczycie. Hopsa, hopsa, hopsa. Tu mamy wodę. Musimy skoczyć. Deski są śliskie. Nie trać równowagi. Deski? Jakie tu deski widzisz? Ma jakiś błąd tłumaczenia. Co tu mamy? Tutaj komin. Dobrze, dobrze. Głowa niżej. Co? O, cześć. Aha. Wydają się nie lubić światła. Dokładnie. Jeszcze pierwsze piaskowe potwory, które napotkaliśmy. Widzicie, przeskakiwanie nadal całkiem dobrze działa. A to chyba jeszcze nie wszystkie. Może wszystkie. Nie, nie wszystkie, dobra. A interfejs się naprawił. A gra ma humory swoje. Dobra. Muszę pochwalić muzykę w tej grze. Póki co... jest okej. Okay. Nie to chciałem. Chciałem się wbić. Dobra. Wewnętrzny wojownik miał bardzo zatwardzenie, jeżeli chodzi o kwestie muzyki, bardzo metalowo poszli. Tutaj trochę stonowali to. Dobra, możemy tutaj spaść? Możemy. Dobra. Tam mamy jakieś sztylety. Dobra.
I gdzie dalej, gdzie dalej? A tędy. Komin? I na dół dalej. Okej, dzięki za podpowiedź, gro. Z powrotem. Dobrze. Właśnie. Chciałem powiedzieć, że poznaję to miejsce skądś. Witajcie ciemnego księcia, czy raczej mrocznego księcia. Dzień się stały! Bestią czasów! Nazywaj to jak chcesz, książę, ale masz zdolność niszczenia swoich wrogów. A teraz jej użyj. Nie było okej? Dobra. Myślałem inny ruch zrobić, ale się nie udało. Dobra. Cóż to za zalewa? Nawet gdy walczę, stale słabnie. Zabijaj. Niech ich siły życiowe odbiorą twoje. Zakładam, że to nie jest na stałe. Będzie, jeśli ty chcesz. Nie chcę. Ale będziesz chciał. Prowadź je do światła! Uderzaj, gdy są ślepe! Jak zauważycie, raczej książę to skomentował? To może być ciężkie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, to będziemy musieli powtórzyć. W każdym razie, postać księcia ciemnego aktywuje się w pewnych ustalonych miejscach w grze. Tak, i tracimy życie, kiedy jesteśmy ciemnym księciem. Dlatego musimy się śpieszyć. Zdobywanie piasków przywraca nam życie. Nazywaj to jak chcesz, książę, ale masz zdolność niszczenia swoich wrogów. Mamy zupełnie inny system walki. Zaleta. Nawet gdy walczę, stale słabnie. Zabijaj. Życiowe odnowią twoje. Zakładam, że to nie jest na stałe. Będzie. Jeśli tylko chcesz. Nie chcę. Ale będziesz chciał. Prowadź je do światła. Uderzaj, gdy są ślepe. Mamy tu gdzieś światło? Tutaj mamy światło. Dobra. Mimo to mnie tutaj zabiło wcześniej. O, dobra. Wszystkie nie żyją. Dobra, to chyba mamy też nową technikę. Dokładnie. Zazwyczaj, kiedy gramy mrocznym księciem, to prawie wszystkie zniszczajki będą zawierały piaski. Z tego co kojarzę, chyba możemy umrzeć z braku czasu. A mam gdzieś światło? Nie. Nie to chciałem zrobić. Biegnij w górę. Gdyby tego nie zablokowali, to by było całkiem dobre obrażenie. Proszę, piaski.
Ta. Zaczynają się już bardziej... bardziej uciążliwi przeciwnicy pojawiać. Czy to można akceptować ze światło? Chyba nie. Jak to chciałem zrobić? Dobra. Nie za bardzo pamiętam kombosy księcia w formie mrocznej, ale zazwyczaj to nie ma dużego znaczenia. Czemu mnie to spotkało? Zostałeś zarażony piaskami czasu, jak na pewno zauważyłeś. Może to sztylet, może to czas, który spędziłeś pomiędzy piaskami, a może pomiędzy udami cesarzowej. Tak czy siak, opierasz się im. Prawie. Prawie? Cóż, stałeś się właśnie czymś raczej wyjątkowym, więc sądzę, że słowo prawie jest tu na miejscu. Pomyśl o tym w ten sposób. Dostałeś dar. Jesteś silniejszy, szybszy. Brzydszy. Też to chciałem powiedzieć. Już. To tłumaczy transformację. Ale kim ty jesteś? Jeszcze nie wiesz? Jestem twoim niewykorzystanym potencjałem, twoimi niezrealizowanymi marzeniami. Jestem częścią ciebie. Jesteś wewnątrz mnie? Okej, było szczęśliwy timing. Tak, mamy mrocznego księcia, wewnątrz księcia. W sumie może być trochę nawiązanie do pierwszych części Prince of Persia. Z tego co pamiętam, był pewien motyw ciemnego księcia tam również, to raczej odbicia. Wszystkim. Woda wydaje się czyścić te zarazy. Czemu kryłeś to przede mną? Co? Co? Miałem sobie popsuć zabawę? Dokładnie. Dobra. Gra zaczyna się na poważnie. Tak, kiedy są... Te potwory, kiedy są... W świetle ewidentnie nie mogą blokować. Dzięki temu są dużo łatwiejsze. Proszę? Zapraszam. Dziękuję, dziękuję. Dobra. W tym razie... stąd przybyliśmy. Dobra, gdzieś się tutaj znajduje pierwszy upgrade. O, to była broń. Weźmy sobie. Zazwyczaj to, co znajdujemy w skrzynkach, jest lepsze od tego, co dropią przeciwnicy. Gdzieś tutaj jest pierwszy upgrade życia. Jeżeli ktoś grał wewnętrznego wojownika, to kojarzy, że tam upgrade'y życia, powiedzmy, były... No właśnie. Powiedzmy, że były wymagalne. Ponieważ, żeby uzyskać dobre zakończenie, musieliśmy mieć wszystkie upgrade'y życia zebrane. Co było trochę irytujące, bo część z nich była dosyć skrętnie ukryta. To nie jest jak w Piaskach Czasu, że... Po prostu rozglądając się, bardzo łatwo można było wszystkie znaleźć. Tam były one całkiem nieźle poukrywane. Tutaj... Tutaj też są, powiedzmy, troszkę poukrywane. Tak na ciemno przechodziłem, to nie udało mi się wszystkich znaleźć. No ale tutaj przynajmniej nie są wymagane do niczego. Dobra, ja sobie przejdę do... A
Może trochę wolniej, ale może to i lepiej. Tam poproszę, księciu. Dobra, ich w grze jest 6. Tak, tyle samo chyba było w wewnętrznym wojowniku. Albo 8. Dobra. Dobra, w każdym razie idziemy dalej. Zaraz się chyba zacznie coś dziać. Fabularnego przynajmniej. Proszę, jakieś piaski? Nie ma, okej. Okay. A tutaj może? Dobrze. Dobra. Szliśmy z jednych pułapek do drugich. No to będzie jakiś piasek. Dobra. Fiu. Dobra. Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócisz? Co? I gdzie teraz? Zdecydowanie jesteśmy już poza pałacem. Bo jesteśmy nawet poza miastem, z tego co pamiętam. Dobra. Ta perspektywa na mnie nie dużo mówi. Ale się udało. Dobra. Dzień dobry. Dobra. Po raz pierwszy spotykamy strażników, którzy zamienili się w piaskowe bestie. O nie, blokujesz mojego kombosa, dziadzie. Powietrze mnie ustrzeliłeś. Nie podoba mi się to. Dobrze, blokuję. Na kogoś bez broni białej. Dobra. To oznacza również, że pozostali strażnicy też będą teraz piaskowi. Coś obudziło się w nim. Coś dziwnego i przebiegłego. Coś mrocznego. 7 lat spędzonych na uciekaniu zahartowało księcia. To jarzmo wzmocniło jego drugie ja, dało mu siłę. A książę czuł pokusę, żeby zrobić to, co mówiło. Bo to było światło w ciemności, dające wygodę i pomocną dłoń człowiekowi, który właśnie stracił wszystko. Ale czego chciało? Czemu go wspomniał? Tylko czas mógł odpowiedzieć na to pytanie. Światło w ciemności, czas Jenowie. Dobra. Dobra. Babilon. Tak daleko stąd. Przynajmniej tekstura Babilonu. Uwaga! Coś się dzieje tam na dole. Czy to... To Wezyr! Przeszedł kompletną transformację! Tak. Użył mocy piasków, aby przekształcić swoją armię. A te artefakty pozwalają mu na przenoszenie jej w mgnieniu oka. Wydaje się mieć pełną kontrolę. To nie wygląda dla ciebie zbyt dobrze. Tekstury też nie wyglądają zbyt dobrze.
Nie pozwolę wezyrowi posiąść Babilonu! Mojego miasta! Mojego tronu! Jarosław Boberek zdecydowanie się starał, ale zdecydowanie mu to nie wyszło. Dobra, zapomniałam. Siorp. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? I jedziemy. Dobra. Nowy mechanizm. Posterunki piaskowe. Zapraszam tutaj. Dobra. I teraz dziab. O, fajnie. Szybko? Cztery? Co się dzieje? Cóż, to poszło dokładnie zgodnie z planem, prawda? Naprawdę powinieneś zdawać sobie sprawę, że wchodzenie w piaskowe portale to tylko kłopoty. Będę musiał więc skłonić się ku bardziej tradycyjnym formom transportu. Miejmy nadzieję, że z większą skutecznością. Tak. Więc oni się mogą teleportować tymi, my nie możemy. Bo tak. Poza tym, to był bardzo prosty posterunek. Tylko dwóch ludzi, w przyszłości będą bardziej skomplikowane. I każdy posterunek w teorii ma sposób, żeby zabić go po cichu, wszystkich strażników. Jeżeli wszystkich zabijemy po cichu, wtedy możemy zamknąć portal bez problemu. Jeżeli się pomylimy chociażby z jednym z nich, to będzie alarm i będziemy musieli stoczyć trochę dłuższą walkę, ponieważ portal będzie przysyłał kolejnych ludzi. Więc tak. Dobrze, że nie tylko zrobili tą mechanikę skradania się, ale również zrobili, że jest do czegoś przydatna. Nie wiem, dlaczego tam spadłem. Pocięcie jest na przykład. Słabsi, poszlicie do warsztatu. Silni mają iść do pałacu i na arenę. Musimy ich przekształcić. Dobra. Piaskowe potwory w wersji 2.0 potrafią mówić. I posiadają pewną inteligencję, jak widać. Tak, książę? Też nowy trik. Ja myślałem, że uda się dwóch złapać, ale nie stali w dobrej pozycji. O, cześć. Dobra, tego nie lubię. Mamy ciosy, ale które nie działają, bo nie są zbyt mobilni. Śmiesz blokować! Dobra. Lepiej. Już nie lubię tych łuczników. Czy to dobrze widzę? Możemy kawałkiem ramy bić się? Czemu by nie? W wewnętrznym wojowniku były gorsze bronie. Dobra. Tutaj coś mamy. Psa, hopsa. Dobra. Tutaj. Wolałbym łucznika zaciukać po cichu. O, zobaczyli mnie z jakiegoś powodu. A, łucznik będzie strzelał do niego? O, mogę odejść? Chyba nie, chyba jak już raz się aktywowali, to chyba zostaną aktywowani na zawsze. Łucznik ognia. No cóż, dobra.
Ej, nie zdążyłem broni wyjąć. Okej, chyba miecz mi się zepsuł. Dobra. Domyślacie się, łucznicy mają priorytet. No, tu mnie walczyć wręcz. Dobra. Nie przypomniała, że walka w tej grze nie jest tak wybaczająca jak w poprzednich grach. Przeciwnicy będą cię atakować i nie będą czekać, aż się ruszysz. Właśnie. Mogę przez ciebie przeskoczyć, tak? Okej. Tyle ruchów z wewnętrznego wojownika. Dobra. Myślę, że to zostanie na zawsze. Ciekawe, że ta jedna się nie rusza. O, nie! Roczny Książę 2. Kolejny nowy ruch. Możemy się tak uśtać również. Prawie dobrze, książę? Prawie dobrze. Może nie. Zejdź, zejdź. Dobra. O, zapomniałem. Tak. Zabójstwa Mrocznym Księciem trochę inaczej wyglądają. Musimy... A, może nie ten przycisk. Momencik. Musimy spamować któryś z przycisków. A, dobra, tak. Dokładnie. Gdzie teraz? Tam. Nie? Może górą? Co gra mówi? A, tam jest latarnia, nie zauważyłem. Spójmy trochę czasu, żeby sobie przywrócić trochę życia. I nowe zabójstwo, nazwijmy to tak. Nie odwraca się, nie odwraca się, nie odwraca się. Co? Dobra. Książę, możesz się chociaż udawać, że się skradasz dokładnie. Okej, dobra, nieważne. Cudownie! Nie mamy już wystarczająco dużo na głowie? Nie narzekaj. Obrażenia. Jak próbuję się robić jakieś kombosy, to nawet są całkiem spoko. Po prostu naciskam na przemian. Raz jeden, raz drugi i coś tam nawet wychodzi. Dobra. Jeszcze... Nie wiem, czego gra ode mnie oczekuje. Tutaj coś jest.
Przeciwnicy się spawnują chyba tylko po to, żebyśmy mieli nieskończone zasoby piasku, żebyśmy się nie przejmowali trochę czasem. Dobra, może tędy? Chyba tędy. Dobra. Cyk, 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 cyk. O! Ten rydwan powinien nas dowieść do domu. Dobra. To jest nowa mechanika w dwóch tronach. W sumie jak teraz o tym myślę, to... Wiesz, jak to prowadzić? Na pewno. Z księciem. W sumie jak teraz o tym myślę, to jednak tutaj jest całkiem sporo nowych mechanik. To koniec dla nas obu! Książę! Zatrzymać mnie! I tak książę ponownie rozpoczął swoją podróż do domu. Jego umysł płonął wizjami sprawiedliwych. Ciekawe, kto to mógł być? Możemy się ciachać, rozumiem. Uważaj! Przynajmniej myślę, że moglibyśmy się ciachać. A, chyba jak ktoś skoczy nam na rydwan, to wtedy możemy go ciachnąć. W ten sposób. Do widzenia. Lewo. Proszę trochę wcześniej. Dobrze zrobiłeś, książę. Chociaż nie wiem, czy nie chcąc. Ciach. Jak na taką prostą rzecz, dało mi się całkiem sporo chaosu wprowadzić do tej mechaniki. Dłoń w rękawiczkę. Niegdyś jasne i tętniące życiem ulice Babilonu teraz były puste. Ich mieszkańcy zginęli lub uciekli. Ci, którzy nie podołali trudom ucieczki, potwornie cierpieli. Schwytani, torturowani i przekształcani. Ale książę tego nie zauważał. Tak bardzo był skupiony na wezyrze. Dobra. Jakieś piczko gdzieś? Coś? Chyba nie. Dobra, to idziemy dalej. Jestem pod wrażeniem. Och, świetnie. Twoje zdanie bardzo wiele dla mnie znaczy. To tak dziękujesz człowiekowi, który właśnie uratował ci życie? Po pierwsze. Nie uratowałeś mojego życia, bo sam to zrobiłem. Po drugie, nie jesteś człowiekiem, jesteś tylko głosem bez ciała, duchem. A po trzecie, nigdy nie prosiłem cię o pomoc i na pewno nie muszę tego robić. Pomimo, że uwielbiam twoją brawurę, dobrze byś zrobił, gdybyś okazał trochę szacunku. A ty byś dobrze zrobił, trzymając gębę na kłódkę. Rozpraszasz mnie i już nie jesteśmy sami. W tym momencie muszę jednak stanąć po stronie Mrocznego Księcia. Ja na przykład jak cokolwiek piszę do czata czatu GPT, to zawsze dziękuję mu za odpowiedź, więc nigdy my nie wiemy, kiedy AI przejmie władzę nad światem i te wszystkie uprzejmości będą czymś, co sprawi, że ja przeżyję. Dobra. Powinienem coś zrobić. Proszę bardzo, spadnij i się zabij. Bardzo im się to przyda. Dobra. Czemu zawsze to ja mam stać na straży? Tutaj patroluj tę wypaloną chatę. Strata mojego...
myślałem, że się złapiesz tego. Dobra. Skoro tego się nie złapiesz, to gdzie idziemy? Chyba tam. Nie, stąd przeszliśmy. Okej, tutaj. Nie widać mnie, nie widać. Będzie nasz pierwszy właściwy, nazwijmy to, posterunek. Wiem. Mieczek sobie też wezmę. Dobra, i co teraz? Okej, dzięki za podpowiedź. Wiecie co? Może cofnijmy to? Się nie uda. Nie wiem, czy to znaczy, że cały patrol się zaaranżował, zaalarmował, czy tylko ten gość, ale... Co by się nie działo, będzie tak. Póki nie pokonasz wezyra, nie możesz pomóc tym ludziom. Więc śpieszmy się. Dobra. Zobaczmy, jak się ruszają. Poczekajmy chwilkę. Chyba jak on podejdzie tamten, co się rusza, to chyba nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Powinno nie zaalarmować sierżanta. No i cyk. Dostałeś 100 piaskowych kredytów. Dobra. Jak mówiłem, robienie po cichu garnizonów jest dużo lepsze. Potem dużo przeciwników by się spełniło z tej wroty, gdybyśmy ich zaalarmowali. Możemy to po cichu jakoś załatwić? Może nie. Ups. A, ta broń się już tak dużo nie przyda? No, myślałem, że rzucisz nią. W niego, dobra. Do widzenia. Jestem pod wrażeniem. Wszystko? Nie, tutaj mamy wejście dalej. Gdzie dalej? Tam. Było jakiegoś save pointu.
Co bestie znane. Te stwory wydają się żywić piaskami. Zabij je, zanim zabiorą ci ich więcej. Dokładnie. To są potwory dosłownie wyjęte z wewnętrznego wojownika. Tylko nie wiem, czy tam również były w stanie kraść piasek. Nie pamiętam. Piaskowe kredyty. Właśnie. Do czego służą piaskowe kredyty? Też się cieszę, że mogę poczekać. Dostajemy jeden piaskowy kredyt za każdy piasek, który zdobędziemy, i niektóre skrzynie mogą nam dać dodatkowe. Generalnie one służą tylko do odblokowywania artworków w menu głównym, więc nic funkcyjnego, nie ma żadnych upgrade'ów z tym związanych. Dobra. O nie. Dobra. Nie wiem, co się dzieje, jak one nam ukradną piasek. A domyślam się, że nic dobrego. Na to same nie dropił piasku. To zazwyczaj nie jest problem. Jak mówiłem, w poziomach księcia Mrocznego wszystko dropi piasek. Każdy element otoczenia. Spiesz się do pałacu, by odzyskać swój tron. Biegnę tak szybko, jak to możliwe. Co sugeruję? To nie było dobre wyjście? Biegnę tak szybko, jak to możliwe. Co sugeruję? To musimy zrobić nowy trik księcia. Skakiwanie na nich. Dobra. Cyk. Dobra. To nie była długa sekwencja. No dobra. W końcu save point. Co my tutaj mamy? Obrońcy Babilonu wciąż żyją. Miasto nie jest jeszcze zajęte. Może ojciec jest wśród nich? Może, może. Dobra. To by było na tyle. Czy mam kontynuować historię następnym razem? W następnym odcinku może nawet dojdziemy do pierwszego bossa. Bo ta gra ma bossów. I całkiem nawet trochę więcej nawet niż wewnętrzny wojownik. Ale dobra. To na razie tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.